Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale na prośbę Michała zajmiemy się czujnikiem ruchu. Co prawda Michał zaproponował, żeby zrobić film, który będzie mówił o tym, jak zamontować czujnik ruchu w istniejącej już instalacji. Ja co prawda zbudowałem nowy układ z czujnikiem ruchu, ale jeżeli poznacie zasadę działania czujnika ruchu i jak go podłączyć, jak go wpiąć w instalację, żeby on spełniał swoją funkcję, to myślę, że poradzicie sobie z tym, jak podłączyć taki czujnik ruchu w istniejącej już instalacji. Także jeśli spodoba Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie w komentarzu jakieś propozycje, no i naciśnijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam też do polubienia mojej strony na Facebooku, no i do udostępniania filmów na Facebooku wśród swoich znajomych. No i to wszystko, lecimy z tematem. Także mamy tutaj taki układ, w którym mamy zasilanie, tutaj dochodzi nam do puszki. W tej puszce mamy odgałęzienie do lampy i mamy odgałęzienie przewodem 4x1,5 do czujnika ruchu. Można byłoby zamontować ten czujnik ruchu pomiędzy lampą a łącznikiem, aczkolwiek no wtedy ta lampa, jeśli mamy przewód 3x1,5 do lampy, no to w tym momencie mamy tylko możliwość załączania tej lampy tym czujnikiem ruchu, nie mamy możliwości załączenia jej na stałe. Ja polecam stosowanie takiego układu, kiedy z puszki, gdzie mamy łącznik, wyprowadzamy osobny przewód do lampy i osobny przewód 4x1,5 do czujnika, a następnie łączymy wszystko w puszce i pokażę Wam zaraz, jak to zrobić. Dodatkowo ja do lamp z czujnikiem ruchu zalecam stosowanie łącznika podwójnego, dlatego że mamy wtedy trzy możliwości przełączenia lampy, czyli możemy ją całkowicie wyłączyć, że ani czujnik ruchu, ani łącznik jej nie zaświeci. Możemy zrobić tak, że zapalimy ją przez czujnik ruchu, czyli za każdym razem jak czujnik wykryje ruch, to nasza lampa się zaświeci, i możemy też ją załączyć na stałe, czyli mimo tego, czy czujnik ruchu chodzi, czy nie chodzi, ta lampa się świeci cały czas, czyli na przykład jeżeli coś robimy akurat w tym miejscu i chcemy, żeby nam się cały czas świeciło i żeby nam nie gasło i żebyśmy nie musieli machać rękami, żeby zapalić tą lampę, to stosujemy wtedy łącznik podwójny i mamy takie trzy możliwości, czyli z czujnika na stałe i w ogóle całkowicie wyłączone. Także tak to wygląda, lecimy z tematem. Ja będę łączył to po kolei od strony zasilania, żebyście wiedzieli, jak dopłynie nam prąd do naszej lampy przez czujnik. Czyli mamy tak, zasilanie, zaczniemy od przewodów ochronnych. Przewody ochronne tradycyjnie łączymy wszystkie razem. Ładnie sobie je tutaj układamy. Przecinamy je i łączymy sobie na wago i już więcej do nich nie wracamy, bo nie będą nam tutaj akurat w tym układzie do niczego potrzebne, gdyż czujnik ruchu nie posiada zacisku ochronnego, czyli jest w drugiej klasie ochronności, więc jakby nie ma potrzeby zastosowania w nim przewodu ochronnego, dlatego tak to wygląda. Teraz łączymy przewody neutralne, tak samo, wszystkie razem z czujnika ruchu, gdyż czujnik ruchu nasz też potrzebuje na stałe zasilania, żeby mógł funkcjonować. Także też potrzebuje żyły neutralnej. Także ona też musi dochodzić do naszego czujnika, więc łączymy żyłę zasilającą, w sensie z przewodu zasilającego żyłę neutralną, z żyłą neutralną z lampy i żyłą neutralną z czujnika ruchu. Też zastosujemy złączkę potrójną w tym przypadku. OK. Mamy to. Wprowadzamy do puszki. OK. I teraz musimy zrobić taki układ, który musimy zrobić układ na łączniku podwójnym, który będzie nam z jednego klawisza podawał zasilanie bezpośrednio na lampę, a z drugiego będzie podawał nam zasilanie przez czujnik ruchu. I
musimy to zrobić w taki sposób, że podajemy sobie zasilanie na ten, na łącznik. Będziemy mieli tutaj z dołu, więc robimy sobie to w taki sposób. O, odizolujemy i podamy zasilanie na zacisk. Podamy zasilanie na zacisk L łącznika podwójnego. Wprowadzamy i dokręcamy. OK. Teraz zasilanie przyszło nam na łącznik podwójny. OK. I teraz mamy dwa zaciski wyjściowe. Tu z lewej strony i z prawej strony. Zróbmy tak, że z prawej strony będzie nam załączał lampę bezpośrednio, natomiast z lewej strony będzie nam załączał lampę pośrednio przez czujnik ruchu. Przewód zasilający z czujnika ruchu wprowadzamy sobie na łącznik z lewej strony, czyli tam, gdzie będzie nasz klawisz od załączania z czujnika ruchu. I wprowadzamy, zakręcamy. OK. I teraz zasilanie przychodzi nam na ten zacisk i wychodzi tym zaciskiem, brązową żyłą, do czujnika ruchu. I teraz przejdźmy do czujnika. Czujnik ma, jak widzimy, przewód brązowy zasilający, przewód neutralny i przewód czerwony, który jest jakby żyłą powrotną, który zwraca nam z powrotem zasilanie, gdy czujnik ruchu załączy. Czyli jak widzimy tu oznaczenia, jest opisane L, czyli zasilanie, N, czyli przewód neutralny i A, czyli nie wiem, przewód aktywny. Może w ten sposób można to zinterpretować. W każdym razie jest instrukcja i na instrukcji jest pokazane podłączenie, żyła A czerwona, N blue, niebieska i L brown, czyli brązowa. I jak widzimy, L zasilanie wchodzi na brązową, neutralny jest wspólny do oświetlenia i do czujnika. No i out wyjście A red na naszą żarówkę. Tak to wygląda i tak w większości czujników ruchu będzie to oznaczone właśnie w ten sposób, że czerwony przewód wychodzi nam na lampę. No i tak też połączymy. Nasza złączka jest jakby z tej strony, mamy wprowadzamy zaciski, więc musimy sobie podgiąć przewody w taki sposób, żeby nam pasowały do kostki. Zrobimy to o w taki sposób, dzięki takiemu wygięciu. Fajnie będzie nam to pracowało, gdy będziemy otwierać bądź zamykać ten czujnik. To samo robimy z żyłą neutralną i z żyłą zasilającą. Żyła czarna będzie naszą żyłą powrotną, czyli będziemy ją łączyć z czerwoną czujnika ruchu, a żyła brązowa będzie naszą zasilającą, więc brązowa z brązową, niebieska z niebieską. Niebieska jest tu akurat na środku, więc ją damy tak. Żyła ochronna nie jest nam potrzebna, także możemy ją, końcówkę tej żyły, zaizolować. Zaizolujemy sobie końcóweczkę. O, i schowamy ją sobie tak o w tym miejscu, żeby nam nie przeszkadzała w ten sposób. I teraz tutaj mamy złączkę, więc mniej więcej na wysokości tej złączki obcinamy równe przewody i odizolujemy je sobie króciutko, takie pół centymetra do tej złączki, żeby nam pasowało. OK. I tu mamy złączkę i łączymy tak jak jest po kolei, czyli czarną żyłę. Możemy to sobie nawet wyjąć, o, bo to jest takie wyciągane. Wprowadzamy sobie, może zaczniemy od żyły neutralnej. Najpierw musimy sobie tutaj trochę popuścić te zaciski, bo są dokręcone. O. Dobra. I wprowadzamy żyło neutralne na środku. Pamiętamy, żeby odizolować w taki sposób, żeby ze złączki nie wystawały nam
gołe żyły. Teraz podłączamy sobie na przykład żyłę tą czarną do czerwonej żyły, czyli żyłą czarną wróci nam zasilanie do lampy. Ok, łączymy żyłę czarną i żyła zasilająca brązowa, która zasila nam naszą czujkę ruchu i zasila nam też nasz układ. Ok, tak to wygląda i teraz możemy to tutaj wprowadzić sobie, teraz to delikatnie obrócić w ten sposób i tutaj są takie wystające dwa patyczki, które trzeba wprowadzić. Nie pokażę Wam tego, bo nie jestem w stanie tego tak wygiąć, ale o, jest wprowadzone tam w to i teraz dzięki zagięciu swobodnie nam to tutaj pracuje i możemy to sobie fajnie tutaj zamontować. Ok, o, siedzi. Wprowadzamy to w ten sposób. Ok, i tutaj mamy takie dwa wkręty. I wkręcamy wkręty, wprowadzamy je tutaj i dokręcamy. Ok, jeden i drugi. Dobra, czujnik jest zamontowany. Jeszcze za słabo. Ok, dobra. Dokręcone. Dobra. Ok, czyli teraz zasilanie nam dochodzi przewodem brązowym, dochodzi do czujki i przez ten czerwony przewód w czujce czarnym przewodem wraca nam tu. I teraz przez czujnik mamy tutaj zasilanie. I teraz tak. Żeby doprowadzić to zasilanie z czujnika do lampy, musimy zmostkować przewód fazowy z lampy z tym przewodem czarnym z czujnika. Ale dodatkowo chcemy jeszcze zapalać z łącznika naszą lampę bezpośrednio, czyli z pominięciem czujnika. Więc dodatkowo z drugiego zacisku musimy razem z tymi dwoma przewodami dołączyć jeszcze jeden przewód i to zrobimy sobie takim krótkim mostkiem. Zaraz tutaj. W tym celu użyjemy sobie tutaj kawałka przewodu dla odróżnienia, żeby jakby nam to nie mieszało się tutaj z tym brązowym przewodem. Zastosujemy też przewód czarny i wyprowadzimy czarny przewód tutaj z łącznika, czyli najpierw sobie układamy te dwa przewody i do nich dokładamy sobie tutaj mostek. Utniemy je sobie tu krótko. Odizolujemy sobie tą końcówkę. Jedną i drugą. I na potrójnej złączce tu zepniemy sobie ten mostek i te dwa przewody. Ok. No i w tym przypadku jakby zasilanie wracając przez czarnym przewodem z czujnika ruchu wchodzi nam na lampę, ale przez to, że podłączymy ten mostek bezpośrednio do łącznika, do drugiego klawisza, możemy z pominięciem czujnika prosto z klawisza podać zasilanie na żarówkę i to, że tym samym przewodem zasilanie powróci na czujnik ruchu, to nie wpływa absolutnie na nic, bo to jest ta sama faza, więc jakby no nic się nie stanie. Zaginamy to sobie w ten sposób i podłączymy sobie to do naszego łącznika pod drugi zacisk. O. Tu podegniemy sobie ładnie, żeby nam ten
Wszystko fajnie pasowało i mamy podłączone. Podsumowując, zasilanie przychodzi nam na łącznik. Z łącznika z tego zacisku idzie zasilanie na czujnik ruchu. Z czujnika wraca czarną żyłą tam na tą złączkę ostatnią, którą podłączyliśmy. I z tej złączki idzie bezpośrednio do żarówki, ale także do tej złączki dochodzi nam przewód osobny z drugiego klawisza łącznika, który nam bezpośrednio zapali tą żarówkę z pominięciem czujnika ruchu. Jeśli chcemy, żeby po prostu nasza żarówka świeciła cały czas przez na przykład 2 godziny, bo akurat coś robimy na dworzu i chcemy, żeby to oświetlenie nam się świeciło w sposób ciągły, a nie żebyśmy ciągle musieli przerywać pracę, żeby machnąć ręką, żeby nam się czujnik ruchu aktywował i załączył nam nasze oświetlenie. Dokręcamy sobie łącznik. W ten sposób. Ok. Dobrze. Montujemy w tym układzie sobie ramkę. Na łączniku zakładamy klawisze. No i tak jak łączyliśmy, klawisz prawy zapala nam bezpośrednio oświetlenie, klawisz lewy zapala nam przez czujnik ruchu, a jeśli mamy wyłączone oba klawisze, to nie świeci się nic. Także sprawdzimy sobie nasz układ i zobaczymy, jak to nam zadziała. W tym celu podłączymy sobie zasilanie. O, wyłączymy wszystko. Dobra, wyłączyliśmy nasz układ i teraz sprawdzamy. Bezpośrednio prawy klawisz, lewy klawisz przez czujnik ruchu. Teraz zmniejszymy sobie czas na minimum. O, i natężenie. I teraz ruszyłem ręką, zapala się. Czekamy chwilę. Chwilkę poczekamy. Czas jest na minimum ustawiony. Nie wiem, ile tam jest. O, i się zgasiło. Także macham. O, chyba za jasno jest. Musimy trochę zrobić troszkę ciemniej. O, teraz. Także tak to wygląda. A teraz wyłączymy i teraz jest bezpośrednio. I mimo tego możemy nawet to mieć razem włączone. Czujnik ruchu, o, słychać, nie wiem czy słyszeliście, jak on cyka, ale mimo wszystko żarówka świeci cały czas, bo dostaje bezpośrednio zasilanie z tego prawego klawisza. Jeśli go wyłączymy, to teraz już idzie przez czujnik ruchu. Za chwilę czujnik ruchu wyłączy, o, i już nie świeci. Załączyliśmy. Tak to wygląda. Także potem tu możemy sobie przestawić, wiadomo, czas. Tu można ustawić czas i natężenie oświetlenia, czyli im bardziej przekręcimy to pokrętło w kierunku światła, tutaj takie słoneczko jest i księżyc, to albo będzie nam się zapalać, albo gasić, w zależności od pory dnia i natężenia światła słonecznego. Także tak to wygląda. Ważne jest też, pamiętajcie, przy czujnikach ruchu, żeby lampa, którą zamontujemy, nie świeciła nam w czujnik ruchu, gdyż spowoduje to jego błędne działanie, bo jeśli będzie ona świeciła w czujnik ruchu, on może rozpoznać to jako dzień i jakby wyłączyć się za chwilę, niezależnie od tego, jaki będzie czas na przykład, bo on działa jakby dwa czynniki go mogą załączyć właśnie, czyli muszą być spełnione dwa warunki, musi być odpowiednio ciemno i musi być jakiś ruch wykryty, także tak to wygląda, więc jeśli zamontujemy tą lampę tak, że będzie świeciła nam w czujnik ruchu, to może to wprowadzać go w błąd i może nam ta lampa błędnie świecić. Także o, zapalimy sobie na stałe. Teraz wyłączyliśmy nasz układ, także tak to wygląda. Myślę, że wyczerpałem temat. Kto uważnie oglądał, to będzie wiedział, jak taki czujnik ruchu sobie w instalacji istniejącą wmontować. W tym materiale to wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, zostaw mi komentarz, jeśli mam poruszyć jakiś konkretny temat. Naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku, no i do udostępniania filmów wśród swoich znajomych, żebym mógł rozwijać ten kanał. W tym materiale to wszystko. Trzymajcie się, cześć.